Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Jaworski, Eriot In. Dzisiejszy materiał pod tytułem Wynajmij hakera, a w nim dowiecie się, w jaki sposób powinno się, a w jaki nie powinno korzystać z usług hakerów. Ponadto opowiem Wam o tym, czym jest projekt Merciless, czyli jak i za ile Katar śledził oficjeli FIFA z pomocą byłych agentów CIA. Omówimy też kwestię Darknetu i to, w jaki sposób hakerzy pozostają nieuchwytni w sieci. To wszystko w ramach jednego odcinka, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zaczynamy z materiałem. Zacznijmy jednak od samego początku. Cyberprzestępcy, zwani czarnymi kapeluszami, na porządku dziennym przyjmują zlecenia włamania do określonych celów. Miejsce, gdzie handluje się tego typu usługami, to jest właśnie Darknet. Ciemna strona internetu, niedostępna z poziomu standardowej przeglądarki, gdzie można kupić narkotyki, broń, w tym materiały wybuchowe, a tak naprawdę wymieniam tutaj tylko te mniej skrajne przypadki. Oczywiście czysto teoretycznie, gdybyśmy chcieli stworzyć nową tożsamość, pozyskać dane czy odpowiednie dokumenty, które by ją potwierdziły, to oczywiście Darknet jest miejscem, na które powinniśmy zwrócić naszą uwagę. Ale nie martwcie się, wiele ofert tego typu to są pułapki zastawione przez darknetowych oszustów na osoby naiwne, które chciałyby kroczyć ciemną drogą, ale jeszcze nie mają, na szczęście, odpowiedniego doświadczenia. I teraz, aby dostać się do Darknetu, potrzeba skorzystać z sieci Tor. Podstawową funkcją sieci Tor jest zapobieganie analizowaniu ruchu sieciowego. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowemu szyfrowaniu i teraz dzięki korzystaniu z przeglądarki Tor jej użytkownicy po prostu pozostają anonimowi. Jako ciekawostkę warto dodać, że pomimo, że początkowo za rozwój całej idei odpowiadały laboratoria marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, to teraz całością zarządza organizacja non-profit o nazwie Tor Project. Ok, zatem za nami tematy związane z Darknetem czy siecią Tor. Warto, abyśmy powrócili do przewodniego wątku dzisiejszego materiału, czyli wynajmowania hakerów. Przed nami projekt Merciless. Jak podają szwajcarskie media, od wielu lat miał miejsce proceder polegający na inwigilowaniu urzędników FIFA. Wszystko to miało miejsce po to, aby nic nie zakłóciło powstania pierwszego w historii mundialu na Bliskim Wschodzie. Otóż w całą aferę zaangażowani są podobno najwyżsi rządzący Katarem, którzy za pomocą byłych agentów CIA wydali 387 milionów dolarów na wynajętych hakerów. A skoro jesteśmy przy temacie wywiadu, to warto by było wspomnieć, czym jest biały wywiad. Otóż jest to zdobywanie informacji z otwartych źródeł, w czym może Wam pomóc sponsor dzisiejszego odcinka, firma CyberKnight, w której to mamy szkolenia odpowiadające właśnie tej tematyce. Tego typu wiedza będzie najbardziej przydatna dla osób, które w swojej codziennej pracy poszukują informacji. I tak chociażby przedsiębiorca, który chciałby zweryfikować swojego kontrahenta, menadżer, który sprawdza rynek, produkt czy usługę, handlowiec, który chciałby pozyskać leady sprzedażowe umożliwiające mu domknięcie transakcji, czy chociażby finansista, który sprawdza swojego dłużnika, czy rekruter, na którego biurku pojawiło się CV kandydata, co do którego nie jest pewien. Jeżeli tego typu informacje byłyby odpowiednie dla Ciebie lub Twojej firmy, to zachęcam do zapoznania się z linkiem poniżej. Wracając jednak do czarnych kapeluszy, to poszczególni członkowie bardziej rozbudowanych grup hakerskich mogą specjalizować się w poszczególnych etapach ataku. Na przykład zbieraniu informacji przy okazji rekonesansu, wykorzystywaniu socjotechniki, czy chociażby przełamywaniu zabezpieczeń, poszerzaniu uprawnień w ramach danej infrastruktury IT, czy eksfiltracji danych, czy nawet negocjowaniu okupu. I te wszystkie czynności może oczywiście wykonać samotny wilk. Pytanie tylko, w jakim będzie to możliwe zakresie. Analogiczny zestaw umiejętności możemy zaobserwować nie tylko po ciemnej, ale również po jasnej stronie mocy. Różnica polega tylko na tym, że białe kapelusze, bo tak nazywa się etycznych hakerów, działają na zamówienie klienta. Chcą mu pokazać, w jaki sposób cyberprzestępcy dostali się by do jego infrastruktury bez negatywnych skutków związanych z całym procesem. W swojej najprostszej i mało sformalizowanej formie wynajęcie hakera może być zrealizowane za pomocą serwisów freelancerskich, takich jak chociażby Upwork. Bardziej profesjonalne rozwiązania to już działania kierowane do biznesu, w którym firmy specjalizujące się w testach penetracyjnych sprawdzają, czy w kontrolowanych warunkach
można włamać się do danej infrastruktury. Teraz, jeżeli byście chcieli zastanowić się nad tym, ile może kosztować taka usługa, no to w przypadku małej czy średniej firmy będzie to kilkanaście tysięcy złotych, ale oczywiście w przypadku dużych podmiotów możemy mówić nawet o kwocie kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych. Oczywiście, jeżeli chcielibyście omówić ten temat nieco szerzej, to zapraszam do wiadomości prywatnych. No i okej, mamy to. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Oczywiście za komentarze, a także nie zapomnijcie o tym, aby subskrybować kanał. Po to, gdy tylko coś się pojawi, to wtedy nie umknie to Waszej uwadze. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.